Dobra, oglądamy 59 odcinek. Spartiatik! Tak myślisz, Lukaszu? Chyba tak było. Szoty? Piątek. Taki plan. A w sobotę wiadomo. Kto wygrał skrzynkę? A co, suchy pod, zrobiłeś szoty? Tak, w sobotę. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz, witam państwa w awanturze o kasę. Wiedza, doskonała taktyka podczas licytacji i jak najlepsza współpraca w grupie. Tego wszystkiego potrzeba, aby wygrać nasz program. A oto 12 uczestników, którzy wezmą dziś udział w naszej grze. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni ich członkowie... No właśnie, znowu nie ma skrzynki. Chyba się skończył konkurs. Z innej dziedziny. Ktoś wygrał i zabrał. Bohaterów awantury o kasę. Niebiescy to drużyna szaradzistów Jerzy Dobrowolski. Kogo? Języka serbsko-chorwackiego z Wrocławia. Kapitan drużyny Mariusz Góralski, inwestor giełdowy z Wrocławia. O kurde. Jacek Wojaczyński, chemik z Wrocławia. I Włodzimierz Piasecki, nauczyciel matematyki z Jędrzejowa. Zieloni to Sylwester Gigoń, artysta, malarz Gdańska. Igor Kozłowski, rehabilitant z Gdańska. Kapitan drużyny Przemysław Gierak, właściciel firmy cateringowej z Wejherowa. I Piotr Czynasz, analityk medyczny z Bydgoszczy. Ej, ciekawe zawody w tym odcinku. Cała drużyna spadkowa, Patrycja Maciantowicz, anglistka. Jerzy Maciantowicz, inżynier technolog, kapitan drużyny. Anna Maciantowicz, studentka po... Cała rodzina. I Sławomir Drogość, politolog. Drużyny niebieska, zielona i żółta. Cała drużyna i chłop na doczepę. W pierwszym etapie gry będą walczyły o wejście do finału. Pewnie ta, finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny klasyczna, z pierwszego etapu. Ta, pani od Angi. Na mistrzów czeka ta oto jeszcze pusta loża. Ksenia Fluszer. A my witamy nowych mistrzów. Ciekawe jak sobie poradzą jako mistrzowie. Jak odpadną po jednym, to ja to pierwsza. Gitka, nie gryź. Gorgul, Jolanta Gorgul, Rafał Paweł. Ja to bym tym pierwszym. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jadła. Witam, Sam, witam. Witamy po raz pierwszy w loży mistrzów. Za wami błyskotliwe zwycięstwo w pierwszym waszym programie. Wygraliście 9000 zł i udało wam się wylicytować czarną skrzynię za bardzo niską kwotę. 500 zł, a w czarnej skrzyni były kluczyki do nowego samochodu. Gratuluję. Jak głodzę. Normalnie se je. Przychodzi się na streamie pokazać. Drużyna mistrzów ma charyzmatycznego przywódcę, panią Przeni. Jak się pani czuje? Wchodzę. Na pewno lepiej niż na stanowisku tam. Uważa pani, że tu będzie łatwiej? Łatwiej nie, ale na pewno jest inaczej. Zdążyli się już państwo nacieszyć wygraną. Przypomnę, 9 tysięcy i samochód po pierwszym programie. A no to oni auto wygrali. Jeszcze to do nas nie dociera. A jak, czy będą jakieś inne zasady gry? Bo na przykład pani wsławiła się bardzo ostrą licytacją. Czy próbowali panią uspokoić, czy nie? Tak. To nie będziemy liczyć, mogli już na taką ostrą grę? Znaczy, myślę, że taka jest bardziej przewidywalna i to mi tutaj zarzucają, taka tłusta. Chyba źle na tym nie wyszli. No ale pani się nie musi słuchać. Wtacza się do tego pokoju pokazać. Ale to pani Seni, jakie by pani dała rady debiutującym drużynom? Jak grać, żeby wygrać? Spontanicznie, myślę. Dostosować się do sytuacji. Ale to bardzo dobrze, trzeba utuczyć. Państwo muszą się zastanowić, czy to są dobre rady. Bo oczywiście któraś z drużyn nowych zmierzy się z mistrzami. Proszę, może jeszcze jakieś ale nie, no bez szaleństw. Nie szalejcie, tak? Nie wiem, pomyślcie, Łukaszu, to ale są dobre rady. Witamy mistrzów tych loży. Seria ma wygrać ten program i mnie to nie interesuje. Spotkają się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają po raz drugi, zaczynają idealna waga, wygląd, smak. A jeżeli przegrają, ustąpią miejsca w swojej loży debiutującej drużynie. Rozpoczynamy pierwszy etap.
Ale nie, jaki big trick znowu. W tym momencie zasilam konta trzech nowych drużyn kwotą po 5000 zł. To są pieniądze służące do licytacji. Ja za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Wtedy ta drużyna, która zadeklaruje najwięcej, zapytanie będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje na konto pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, kolor, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry. Ta drużyna zmierzy się z drużyną pani Ksenii, która kupiłeś po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Dlaczego niebiescy tacy smutni? Temperowani. Koncentracja. Ty, ale przyłapał go niebieskiego, ściągę ma. Bardzo dobrze. Cisła koncentracja. W takim razie wszyscy skoncentrowani, losuję pierwszą kategorię. Pauno. Dawać pytanko jakiegoś typu fajnego. Nie polskie seriale, nie ortografia. No i gówno i tak. Muzyka klasyczna. No tak, Rukaszu, no i nic. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham niebiescy państwa. Niebiescy 300. Rzuci 500. Oho. Niebiescy 600. 600 niebiescy. Inwestor leci. Rzuci 700. I 700 mam. Niebiescy 800. Zielonikara. Rzuci 1000. Niebiescy 1100. Niebiescy 1100. Zieloni 1200. Aj. Rzuci 1300. 1400. 1400. 1500 rzuci. Mam półtora. 1600, proszę. 1700 zieloni. 2000 mam dwa. Ej, inwestor ogarnie? Po raz drugi. 2100. Zieloni. 2200 niebieskie. 2200. Kurde ty. 2300 rzuci. 2500 niebieskie. To już wabank zaraz będzie. Nie słyszę. 2600 zieloni, proszę. 2600 po raz drugi. 2700 niebiescy. 2700 po raz drugi. 3000. Jest 3000. Wabank niebiescy? Kurde, teraz wejdzie wabank kto inny. Po raz pierwszy od niebieskich. Po raz drugi. 3200 zieloni. Wabank. 3300. Kurde. 3400 zieloni. Ile? 3400. 3400. Słabo pana słyszy. 3400. No wabank! 3,5. Albo ten. 3600. Tak. 3600 po raz drugi. 3800. 3700. 3800. Dziękuję. Wabank zieloni. Wabank zieloni. Sprzedam. Chłop jaki chytry, ja pierdzielę ty. Tyle pieniędzy w puli nie powie wabank, ale jak będzie 200, no klasyczny neuronik. Powrót do starych buildów. Można powiedzieć, że najbardziej poszkodowani są jak zawsze. Włożyli najwięcej do puli, a nie udało się wygrać i stali. Oj, w dupa. Dzięki Systematic za 12 lat. 12 lat minęło jak jeden rok. Dziękuję bardzo. Im zostało na koncie 2700. Natomiast zieloni albo będą mieli aż 1100, albo odejdą z gry. Wojna nam się uda. Kurde, zdenerwował mnie ten niebieski. Zamiast wabank to Żydzi. W którym kraju Europy harfa stała się instrumentem i symbolem narodowym? Grecja? Chyba Grecja. Grecja. Wydaje mi się, bo nawet na tym, na model grecki, bo... Nie mamy podpowiedzi. To odpowiedzi wyznacza się. Ja nie mam pojęcia, no Grecja nie wypasuje. Jak odpowiadają, to odpowiedzi wyznaczam Sylwestry. Dzięki, Kiranek. Wydaje nam się, że to jest Grecja. Także ostro licytowali niebiescy. Jaka byłaby wasza odpowiedź, panowie? Irlandia? Wstrzymujemy się na razie. Zobaczymy. Nie będziemy się. Śmiało! Nie krępujcie się nas, śmiało. Irlandia może. Żółci? No, żółci nie są pewni, dlatego... A mistrzowie? Ja tak odwołując się do mitologii też tutaj obstawiałam Grecję. Bo tam często chodzili brzdąkali. Złota harfa jest godłem narodowym Irlandii. Niemieccy mieli rację. Dobra, pieprzyć ich w dupę i teraz tak, tam ci wchodzą babank i Wirek. Dzięki Kiroś za 17 lat. O. Bardzo mi przykro, że musimy pożegnać drużynę zielonych na początku gry. Zagraliście wabank, nie udało się. Dziękujemy panowie. Tak, żółci win, nie zablokują. Żółty krzyknie 500. Tak, znowu finał i potem znowu finał, no. Dedek szybki. Jest
niestety pożegnaliśmy drużynę zielonych. Żółci mają na oby niebiescy ogarnęli, trzeba bank. Niebiescy tylko 1200 zł, ale uwaga, w puli do następnego pytania przechodzi 11 100 zł. Jak niebiescy tu nie ogarną, to już dupa, nie? Panie Jerzy, pan jest tłumaczem z języka serbsko-chorwackiego. Proszę zaprosić widzów na reklamy i poprosić, żeby byli z nami tuż po nich, do tej kamery. Tej przed panem. Na górze, tej, tej. O. A tej. Dragi gledalci, pozdrawiam was na preki za reklamu. Molimo da ostanete ispred teleprijemnika. Hvala lepo. Hvala lepo. Co on powiedział? Nie powiedział tego, co trzeba chyba. No nie powiedział. Mocny gaz? Tam, woda? Awantura o kasę wita państwa po reklamach. Trwa zacięty pojedynek między drużyną żółtych a niebieskich. Żółci mają w tej chwili 2700 zł, niebiescy 1200, ale tak, do puli następnego awantura aż 11 100 zł. Dawaj, Krzysiu. Przed nami 5 kategorii do końca tego etapu. Dopiero się zaczęło. Kaneto. Mocny gaz, woda. Śródlana. Kategoria sport. Ja lubię, no. Sport. Gówno. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Dobra, easy! Dziadek, bo on do ziemi już. W sensie... Licytację wygrali niebiescy. Kiedy powiedziałem słucham państwa, wtedy pan Mariusz krzyknął niebiescy wabank. Ty, ale ładnie zbajtował niebieski, bo krzyknął wabank i żółty od razu po nim krzyknął, a się jeszcze nie liczyło. I żółty myślał, że już wygrał, a Krzysiu jeszcze nie brał, rozumiesz? Także easy bait na brudasów. Krzyknąłem żółci 1200. Krzyczał pan wtedy, przed kiedy... bankiem. Nie, ale to było wtedy, kiedy jeszcze nie powiedziałem słucham państwa, czyli w trakcie zapowiedzi. Fal start, tak? Fal start. Niestety, a potem... Bejcik po prostu. Tak od razu. Pan Mariusz lekko spóźniony krzyknął niebiescy wabank, tak więc tam była szansa, żeby... Ty, jak oni odpadną? Wcisnąć swój okrzyk. Szansa dla niebieskich, ale niech się żółci nie martwią, bo jeżeli niebiescy nie odpowiedzą, no to wtedy... To wtedy wy wejdziecie do finału. I to z bardzo dobrą kwotą pieniędzy. Powiedz. No, fulem, ale... Oto pytanie. W której dyscyplinie sportu Leszek Drogosz wywalczył medal olimpijski? Boks, on powiedział? No to udzielamy niebiescy lubię odpowiedzi. Oczywiście było to w boksie. Tak jest! Dobra, nice. 12,5 koła. Dobra kwota. Jeszcze która podstać trochę. Pan Mariusz wykazał się refleksem w licytacji. Będzie nice. Ale oczywiście witam, Saulek. Potem dobra skutek jest taki. 12,5 albo tak, albo przyszły tydzień. Na konto drużyny niebieskich. I to jest właśnie stan waszych pieniędzy. W tym momencie żółci mają 2,5 tysiąca. Toki od kądzia były tak ciężkie, że będzie łatwo to chyba przebić. Od tamtej pory jeszcze shortów nie robiłem, bo muszę tego przecierpieć. Tym razem mam dla państwa anatomię człowieka. A okej, okay, Sołek, dobra, dobra. To ogarniemy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Rzuci wabank. Rzuci wabank. Cięższy. Oho, neuronik. Gratulacje. Brawo. Idźcie z zerem do domu. Brawo. Dlaczego pan zagrał wabank tak szybko? Mamy mało pieniędzy, a chcemy się dobrze bawić. Rozumiem, bo w sumie tylko na tym wygracie ewentualnie 200 zł. Bo tyle wziąłem z puli niebieskich. Oczywiście lepiej byłoby podciągnąć licytację wyżej i uzbierać trochę więcej pieniędzy, no ale może baliście się zablokowania, tak? No oni mają tak tyle pieniędzy, że mogliby to zrobić. A bogata jest drużyna. Oto pytanie. Jak potocznie nazywa się nagromadzenia tkanki chłonnej występujące w okolicy gardła? Co tu jest? Wolę. Wolę, tak? Nie jestem pewna, ale wolę.
No to ty jesteś specjalistką. A czemu nie jesteś pewna? Rypa? Ty, rzeczywiście, bo jest potocznie. Ty, morza. Ez? Jakie migdały? Co to jest? Możemy odpowiadać będzie Ania. Proszę pani Anno. Wydaje nam się, że jest to wolę. Potwierdzamy wolę, inaczej struma. Też nam się tak wydaje. Też nam się tak wydaje. Tak, tu chodzi o tarczycę. Słucham, pani Kseniu? Że tu chodzi o tarczycę, że te wolę przytarczyczne, które się trafią. Niestety nie. XD. Chodzi o migdałki. Specjalistka tam była od tego. Mamy Maxa, czujesz to? SG. Bardzo mi przykro. Chłop zaraz za emoci. Żółci kończą grę, nie mając pieniędzy na koncie, ale wielkie brawa za waleczność u nas. Boże, oni mają taki potencjał z tym 15k, być teraz 100 odcinków. Natomiast, no, nie wiem, czy było już tak, historia awantury o kasę. Mianowicie, chyba raz było. Niebiescy kończą grę, mając na koncie jak na razie 12 300 zł. Zgodnie z regulaminem. Dostaje się jak powie drużyna przeciwna źle. Pytania, na które przeciwnicy nie odpowiedzieli, a więc 2700. Więc w sumie niebiescy startują w finale, mając aż 15 000 zł. Gratuluję. Ja pierdziele. Oni mają dwa razy tyle co Ksenia. Jak Ksenia to ogra. Ja nie wiem. Ksenia jak wyjaśni? Ksenia osiedam? Rozpoczynamy finał awantury o kasę. To niebieskim bardzo dobrze pytania, szło chyba, w pierwszym etapie. Muszę nawet powiedzieć, że lepiej nie mogłoby być, ponieważ no ogołociliście pozostałe drużyny z pieniędzy. Ej, ogołociliście to jest... Macie 15 tysięcy złotych, czego nie to można wzięło? Mieć lepszej od pozycji gołoty? Na wejście do finału. Od Andrzeja G. Ankiet. Proszę. Ankieter zanotował mi, że jesteście drużyną szaradzistów. Co to dokładnie w waszym przypadku oznacza? No właśnie, co to znaczy? To po prostu ja montowałem akurat tą drużynę. My trzej jesteśmy członkami Związku Szaradzistów we Wrocławiu. Ciapojajak. On się nazywa taki klub Kamer. A kolega z Włodek jest z Jędrzejowa, jest wielkim miłośnikiem również rozrywek umysłowych. I byłem szaradzistą, obecnie w stanie, że tak powiem, rezerwy albo... Co to jest? Sympatykiem. Sympatykiem. Tak. Rozumiem, szaradzista metodyk. W rezerwie. Szaradzista metodyk. Panowie, panie Jerzy, jak pan w takim razie dobierał drużynę? Jakie to były kryteria? Kryteria były takie, po pierwsze, żeby... To byli osoba układająca lub rozwiązująca szarady. Co to są w dupę szarady? Szarady. To są skrable? Ty, to są skrable. Jacyś moi znajomi i w miarę dobrze tak znajomi. Wygląda na oko, nie chce mi się co patrzeć. Co do których wiedzy jestem z grubsza zorientowany. Czy fajna? Sklepy gitki. O, a ty grasz w to? Ej, ja nie edytowałem nazwy w tej gierce. Nie wiedziałem, że się da. Chyba, że się nie dało. Fajne. O. Kurde, ktoś mi właśnie ostatnio pisał, że patch był i żeby zagrać. Ale to chyba jeszcze poczekamy, aż więcej patchy wyjdzie. A po drugie, żeby się nam dziedziny nie pokrywały za bardzo. Sprzedają. Żeby tam jakąś swoją działkę, gitkę gryzą. Lepszy. A czy... Któryś z panów ma jakieś doświadczenie w teleturniejach? Źle postawione pytanie. Znaczy, praktycznie nie ma takiego, który by nie miał niestety. Chyba wszyscy. Tak? Panie Jerzy, zacznijmy od pana. Chcemy wiedzieć. To znaczy, ja się tam przewinąłem przez miliard, rozumiem, jeden z dziesięciu. Miliard, w Polsacie byłem w dziewięciu wspaniałych i w piramidce. I parę jeszcze takich drobniejszych, krzyżówka szczęścia. Jakie wyniki? Ile pan wygrał? Znaczy, gdzie największy sukces? Jak... To znaczy, jeśli chodzi o sukces namacalny i wymierny, no to wygrałem samochód w Polsacie. No, gratuluję. O, nice. Ciekawe jakie, nie? Panie Mariuszu, a pan? Żeby mi się nie pomieszało. No, jeden z dziesięciu, koło fortuny, znaki zodiaku, telegra. Rząd za pieniądza. Już nie pamiętam nawet. To witamy jeszcze w rządu z okazji. Szczęścia.
Ja pierdzielę, ty stały gracz w dupę gierek telewizyjnych. O co tu chodzi? Oni ich biorą z jakiejś puli do tych gier? Co to w dupę jest? Mi się wydawało, że jest giga RNG, żeby się dostać do takiej gry. A chłop był we wszystkim. Obawimy się na całość. Dobrze poszło w 1-10? Najwięcej wygrałem chyba w teleturniej gra kiedyś Peugeota, pół równowartości, plus pieniądze, plus jeszcze... Peugeota jakiego? Widzowie, wiecie co to jest? W teleturniej gra kiedyś Peugeota, pół równowartości. Peugeota co? Nawet nie wiem jak napisać tego purno, czy jak to się pisze. Weźcie ten Peugeot Partner, co to jest w dupa? Jakiś gajga? Coś w sensie... ...plus pieniądze, plus jeszcze tam ostatnio w telegrze parę złotych. Rządzę pieniądzami nie poszło, niestety, bo drużyna była przypadkowa, nie tak jak teraz. No tak, Saulek, no. Panie Jacku, a pan? Ja mam skromniejszy tak, dorobek, tylko udało mi się wygrać jeden program Telegra. Wygrałem tylko milionerów. 10 tysięcy złotych. Świetnie. Minus podatki. Aha, dobra, wyszło. Czyli oni płacą podatki. A pan, panie Włodzimierzu? Moja kariera teleturniejowa trwa 9 rok. Przy czym kilka lat przerwy było. 9 lat przerwy od 1 z 10. Kilka razy w Kole Fortuny, w Miliardzie w Rozumie, z tych takich powiedzmy bardziej popularnych. 1 z 10, Jaka to Melodia, Krzyżówka Szczęścia, Magia Liter. No to witam również w ja dużo okazji. Co z tymi ludźmi? Co on mierzy? Powiedz mi. A więc w takim razie okazało się... O co tu chodzi? Że pan Jerzy przygotował nam niespodziankę, mianowicie skonstruował drużynę złożoną... Tryhardy, ej, oni mają podobne doświadczenie jak ten pierwszy team, co się zaczęła awantura, co byli mistrzowie, którzy... Tylko, że tamci byli wszyscy, co wygrali swoje programy, a ci brali udział po prostu. Znaczy, poza tym Jerzy, bo on auto wygrał, ale tak reszta to chyba wzięła sobie udział, ten wygrał 10k, ten wygrał w dupę... Jakiś ścierwow, jaka to melodia. No, zawodowców. Pan Jerzy miał do tego nic. Prawo. I jak widzimy, drużyna jest naprawdę dobra, bo 15 tysięcy... Ty, w jaka to melodia w ogóle były nagrody pieniężne? Chyba były, nie? Czy tam były tylko jakieś gówna do wygrania? To jest najlepsze wyjście, jakie można mieć w finale. Dzisiaj również życzymy panom powodzenia. Witamy w finale. Były? Ile było do wygrania? Mistrzowie, co wy na to? Tak, my chylimy czoła i myślimy, że jeśli nawet przegramy, to nie będzie to żaden wstyd. Na pewno nie będziemy lekceważyć drużynę przeciwną. A chciałam powiedzieć, że też byłam w Familia, gdzie wygrałam całe 250 zł. Sędzia Fluszed, ja jej kibicuję. Jakie nie mogę chyba to? Nie pamiętam, wiesz? Czekaj. Kurde, nie pamiętam. Wczoraj był na streamie, to chcę zobaczyć. Na wodzie. Awantura o kasę jest, rozumiem, drugim etapem w pani karierze w teleturniejach. A do czego razy sztuka? Albo i więcej, jak słyszeliśmy przed chwilą. Chyba na początku Black był. Awanturze albo coś takiego. 300 zł. Powodzenia dzisiaj. W pierwszych dwóch godzinach na pewno. Bardzo ciekawy pojedynek zawodowców z debiutantami. Napisz jak znajdziesz, bo ciekawy jest siuda. Różnica jest duża. Senia wygląda jak Molly z serialu Sherlock. Molly Sherlock Holmes. Molly przez dwa ly? Ty, rzeczywiście jest w dupę podobna ona. Już pokazuje dla widza. Ty, no jest całkiem podobna, no. Do Ksenii. A kto to jest? Widziałem ten serial kiedyś, jeden odcinek. Fajny nawet. 15 tysięcy do 8 300 zł, ale no już były pokonywane większe różnice. Także jeszcze nie. Zobaczymy, jak będzie przebiegała gra. Te kolory. Kasmar, o. Jeszcze nie. Ty, ja mam coś spieprzonego w drugim monitorze. Chyba wezmę ten drugi z drugich. Bo tu kolory mi się pieprzą. W tym starym sensie. Rozmaitości ze świata. Tak, rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. Senia 300. 400.
mam 500 od mistrzów. Ile? 500 już mam. 600. 600, dziękuję. Puszczamy. 600. Oj, Ksenia. Tak grając nie wygrasz. Jest dwa razy przewaga. Oddali pole niebieskim, nie chcieli wyżej licytować. 1100 w puli. Rozmaitości ze świata. Oto pytanie. A co? Nie myślałam, że to ma być przedmiot. Co? Co myślałam? Myślałam, że przedmiot przyniosłam. Ciekawostkę. Nie, czego nie ciekawostkę? A co? Kurde, dobra, dobra. Spójrzmy na ekran. O kurde, Cejrowski. Z którego afrykańskiego plemienia pochodzą ci tancerze? Skąd ja mam to w dupę wiedzieć? Co to jest za pytanie? Witam, Difon. Ty, ja... Ja nawet nie wiem, jak mam, miałbym na to odpowiedzieć. W dupę. Skąd ty masz to wiedzieć? Tak, dobrze gadają oni. Ty, oni są mądrzy, nie kupują podpowiedzi, bo ledwo co jest w puli, będą wiedzieli, że będą na minus. W końcu team, który umie liczyć siano. Niebiescy odpowiadają, spróbujemy odpowiedzi udzielić. Co to jest taki dla... Według nas jest to plemię Zulusów. Tak jest! Co to w dupę jest? No, potwierdza się, że mamy bardzo mocną drużynę w programie. 1100 zł wędruje na panów konto. I ten teamek, ej, ten team ma taki potencjał. I teraz niebiescy mają 15 500, a mistrzowie 7800. 5 pytań do końca gry. Zulu, to są ci co tak klekoczą? Co to w ogóle znaczy, że klekoczą? Kategoria matematyka. Jest taki język w tłumaczu Google? Zulu? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł Ksenia od każdej drużyny. Niebiescy 300. Słucham państwa. 400. Mistrzowie 400. Niebiescy 500. Bejt na 400. Niebiescy 700. 700. Odpuszczamy. 700 po raz. Oj, Ksenia, zawodzi. Niebiescy odkupią do siebie Ksenię? Jest tak, no. Nauczycielem matematyki. Oto pytanie. A, racja. W puli 1300 zł. Ta było coś takiego. To easy. Jak nazywają się wzory wiążące funkcje trygonometryczne z funkcją wykładniczą zmiennej zespolonej? Nie wiem, co to znaczy, widzowie. Powiedz, że masz ewentualnie niską. Jaka jest wartość puli? Jaka jest wartość puli? Nawet nie wiem, co on powiedział. Funkcja Smolona, powiedziałbym, że twój stary jest. Mamy czasu jeszcze? I to, co napisałeś, ale bym mógł dostać bana, więc nie powiem. Bo to byłoby, wiesz, czy coś tam, rasizm, ale każdy jest równy według mnie, tak? Suma jest bardzo niska w sumie. To znaczy, kwota. Pula niska stawka. Po prostu proponujemy. Proponujemy 200 zł skromnie. Tu nie ma o co walczyć. Na początek dobrze. No i po co podpowiedź? W ogóle. W ogóle. Czekaj, oj, cofnę, co się stało? Wszelki wypadek. Za 200 zł. Suma jest bardzo niska w sumie. To znaczy, kwota. Pula niska stawka. Po prostu proponujemy. Proponujemy 200 zł skromnie. Tu nie ma o co walczyć. Na początek dobrze. Niestety tym razem nie sprzedam podpowiedzi. W ogóle. W ogóle? W ogóle. Nawet jak dołożymy? Zawodowcy. Jak dołożymy też, nie? Funkcje wykładnicze z funkcjami tego nie wiem. No ile? 500. Ja nie słyszałem tej nazwy. Proszę. Proszę. Chyba mu na ucho tam w Polsacie. Krzysztof, przecież my palimy tak pieniądze. Bierz tę podpowiedź. W dupie on tu, że się zdenerwowali. Dobrze. Podpowiedź za 500 zł. Oto cztery warianty. Wzory Pascala. Rozumiem, Blagu. Wzory Eulera. A weź na tą stronkę, wejdź. Galua. Co jest chat logi. Queen to wysyłał, czy ktoś? Nie wiem, czy to ci ułatwi. Tak?
Dobra. Nic mi to nie mówi. Tupę, nic mi to nie mówi. Pieprzyć. Kartę z Jusza strzelam, bo najdłuższe. Galua. Galua? Ja tutaj tego wstawię. Proszę? Tak. Galua? Ja co, odpowie, czy no, różnimy się. Galua? Nie, nie. Właśnie w Black Blue nie wiem, czy to Queen to wysyłał, czy kto. A ty to z całą harmonikiem przeszkodzisz. Euler to masz na przykład 3E1000? Co? To w kalkulatorze co tak wyskakuje? Dobrze, obstawię tylko. Tak. Niebiescy odpowiadają, Jacek udzieli odpowiedzi. Proszę bardzo. Jednak skoro ekspert w dziedzinie matematyki. No może rzeczywiście ekspert. Proszę panie. Kartaginiusz? Pytanie straszne jak na tę kwotę. Obstawiam wzory Galois. Pan Jacek miał rację. Wzory Eulera. Chłop matematyka zaorał, jest? 1300 zł. To może nie Queen of Black Blue. Nie pamiętam. Wędruje do puli następnego pytania. Stan konta niebieskich to 14300. Mistrzowie w tym momencie mają 7200 zł. Losuję cztery kategorie do końca. Ja nawet nie wiedziałem, co oznacza to pytanie. Zdrowie. To są takie pytania typu, że bez wiedzy? To co ty masz? Stupy to weźmiesz chyba odpowiedź. Na logikę się nawet nie da. Tu musisz albo wiesz, albo nie wiesz. Iluj. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. No ale to matematyka, więc ma to sens. 0 albo 1, iluj. Mistrzowie 400, co dalej? Niebiescy 500. Niebiescy 500. Mistrzowie 1000. Blok? 1100 mam. 1100. 1500 mistrzów. O kurde, Ksenia idzie do wabank. Ksenia wabank. 2200. 2200, proszę bardzo. 2300. Policzcie mu ile do bloka pety. Dobra, Ksenia jak ora ty. Ale Ksenia ko tumbek ty. Chłopie, widzisz to? Nice. Albo się uda, albo nie. Jeżeli się nie uda, to pożegnamy naszych mistrzów. Ale jeżeli się uda, to będą mieli tylko 1200 zł. Witam cię, Domino. Dokładnie. Na 7 nie zagrać, ale to ryzyko. Jak byłeś w śpiączce? Co to w dupę znaczy, że byłeś w śpiączce? Serio byłeś? To jest... Nie strasznie. Jakieś łatwe. Oni są starsi, nie mają czasu. Ksenia śpiewa i git. Spójrzmy na ekran. Ja stąd, tu, jest. Wiesz, biegnę. To może być ciężko. Nie tak wprost, wiesz, tylko tak, tak trochę tak kanałami. Dobrze. A potem? No. A potem daję nura tu no. I dopadam myrdala. A widzisz, myrdal. No, cześć dziewczyny. Cześć. Z czego się śmiesz? Nic tu nie ma śmiesznego. Bo wzdychasz, jakby cię rzuciła ukochana. A, żeby to była ukochana. Gdzie pracuje na co dzień Tadeusz Norek z serialu Miodowe lata? Dobrze, ale jak to się nazywa dokładnie? Czekaj, w kanalarz? Ty, jak się tak nazywa? Odpowiadam. Czekaj. Dzięki ba... Tadeusz Norek, tak? Dobrze zrozumieliśmy? Idiot? Tadeusz Norek. Nadaję ci ksywę ptaku, bo się zesrałeś? Tadeusz Norek. Dzięki. Pracuje w kanałach jako pracownik kanalizacyjny. Kanalarzem. Tak jest, jest kanalarzem. Ej, ale... Porównaję do pytania dla niebieskich. Mistrzów, którzy zaryzykowali wszystko, natomiast 12 tysięcy mają. Dziękuję bardzo, super. Dzięki. Do końca gry. Za 25 lat. No. No, porypane było. No, kategoria. Ja. Żadnych sport. Normalnych kategorii w tym odcinku, tylko same rozpieprzone. Co uderzył Gołota, jak przegrywał walkę? Kula. Mistrzowie 500. 600 niebiescy. 800 mistrzowie. 1000 niebiescy. 1500 mistrzowie. 1600 niebiescy. 2000 mistrzowie. 10800. 10800. Ty, no nieźle. Czyli na... Nie, jak na zero. Czekaj. A, bo podpowiedzi przepaliły. Tak? W tysiącach, które dała pani Ksenia, zablokował mistrzów.
Cześć, on aż tyle podpowiedział i przepalili? Nasi niebiescy, otóż jeżeli się uda, będą mieli na koncie 14 tysięcy. Ale jeżeli im się nie uda, będą mieli tylko 1200 zł. Plus tam ci mieli trochę mniej chyba. Nie, ci ile więcej. Konkurencji obejmował program 9 zimowych igrzysk olimpijskich? Ja pierdzielę ty. Odpowiedź? Czy bez? Dla pani Kseni pytania, Ed. Dla niebieskich. Odpowiedź? Czy odpuszczamy jej? Wabank lepiej. Przepraszam, podpowiedź. Ładnie są, dokładnie. Fajne, nie? Tak, żeby nie za wszystko, bo chcielibyśmy jeszcze coś zostawić. 900. No tak, ale w puli jest 12800. Ja rozumiem, ale chcemy wyjść na zero. Ale tylko 2000 przeciwnika. Dokładnie. Jest ten rok. 900? Chcielibyśmy zostawić sobie na ostatnią rozgrywkę jakieś pieniądze. Czyli powiedzmy jakieś, powiedzmy 800 zł moglibyśmy dać. Nam zostało 1200 rad. Na tebe wejdą. Jak damy wszystko, to już odpadamy, jak źle. To prawda. Dobrze, 800 zł. Ej, ale miły Ibisz. Czy się ich tak zjechał, że im nie sprzeda? A teraz co? 30, 34, 39, 37. Chyba Ksenia Wincą. 30, 34, no to prawda, Steve, ale często tak robią z tym podpowiedzią. Myślę, że żadna zyska. Na bloku. 34, ale to już. Tak, ja też bym powiedział, że 64. Ryzyk fizyk, odpowiedzi udzieli Jacek. Na Jacka. Eliminując skrajne odpowiedzi, doszliśmy do wniosku, że mogły to być 34 konkurencji. Ale to jest zdanie się na los szczęścia. Jaka jest odpowiedź? 34. Tak jest! Ja pierdziele ty. Ja cóż, nic prawdopodobieństwa. Dobrze, dobrze. Ale to my mamy... Nice. Ale pytanie było... 12 800 zł. Ciężko będzie już Kseni wygrać. Chyba, że dołoży. Mistrzowie mają 8 800. A więc w sumie stan konta niebieskich to 13 200. Dał im wygrać i bis? No, często tak jest na bloku, nie? Sania przegrywa? No właśnie, przyszedłeś, to przegrywa. Tequila popsułeś system. Oglądamy finał awanturo kasę. Mam dwa pytania do końca gry. No tak, to prawda. Jakby wygrali po pytaniu o Norka, to XPP, ale... No co? Ale niebiescy mają trudne te pytania strasznie. O jest. Polskie seriale. Ksenia się cieszy, bo to najlepsza kategoria. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od odpuszczamy. Każdej drużyny. I jakie są państwa propozycje? Niebiescy 300. Niebiescy 300. 500. 500 mistrzowie. Nie, to nie chcę tracić pieniędzy. Pas, sprzedam. Myślę, że dołoży 5K w tym, w ostatnim. Pan Mariusz wycofał się tutaj z licytacji, bo szkoda mu było pieniędzy. No Rukaszu tak, jak wygrają to tak. Przewagę. W puli pytania mam 800 zł. Spójrzmy na ekran. Oho. Janosik. Ty Janosika zabiją na naszych oczach. Powieszą go. Podczas jakiej uroczystości pojmano Janosika? Jaka uroczystość? Ślub wtedy. Zmarł, tak? Zmarł. Odpowiadamy. Podczas jego własnego ślubu, wesela. Ślub. Na ślubie. Jaka jest odpowiedź? Ślub. Na ślubie. Tak jest! Ksenia mistrzyni seriali. Ale czy to wystarczy? Nie. Złotych przechodzi na konto drużyny mistrzów. Mistrzowie mają teraz 9. Dołoży raczej. A niebiescy 12 900. Losuje ostatnią kategorię. Dołoży, na 100% dołoży. Nie ma bata, że nie dołoży. Mimo, że jest ogólnie dużo w puli. To się dla Polsatu, no bo dwa... O kurde.
specjalnie czarna, żeby przepalić. Żeby dołożył. Od czarny ogórek. Nie, będziemy jechać po prostu 100 zł. Tak, bo do mnie zależy. Dobrze niebieski mówi ogólnie, on ogarnia, tylko problem jest taki, że faworyzacja kseni następuje. Nigdy nie wiemy, co znajduje się. Ale czy to problem? Skrzyni. Może być tam jakaś kwota pieniędzy. Bywała tam złotówka, bywało kilka tysięcy złotych. Bywały kluczyki do nowych samochodów. Harley? Był tam nie. Ogórek kiszony. Po prostu nie wiemy, co tam jest. Może tam być wszystko. Czarną skrzynię licytujemy, podobnie jak pytanie. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa propozycji. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400 delikatnie, 500 niebiescy. 600 mistrzów. A, po 100 to albo wygrają niebiescy do odciny. 1000 mistrzowie. Albo po prostu drogo kupią. 1200. 1300. Tak, cudne no. 1400 mistrzowie. 1500, proszę. 1600. 1700. Czemu nie jest biała skrzynka? Ile? 1900. 2000. 200, proszę. 2200. Nie mogę powiedzieć. Twojej teorii. 2600. 2700. Ty, chyba Ksenia ten... No i po co? Kurde, i to jest problem, że Ksenia tak, no nie ogarnia tego programu. Od początku nie powinna tego próbować, rozumiesz? Po co ona wydała 3200? Żadnych szans nie było, żeby to kupić z taką różnicą. No ale dobra, no. Przepalili, więc dołoży siano, więc może i tak wygrać, może to był jej plan. No i co, ale jest owo? No tak, no. Jest owo i git. Kosztowała czarna skrzynia, którą kupili niebiescy. Czy się opłacało? No zobaczymy po programie. Stan konta niebieskich po tej licytacji to 9600, a mistrzowie mają 5900. Dołoży na stówę. Przed nami ostatnia kategoria. Tak, Kamil, no. Sztuka kulinarna. Sakata, no. Tak jest. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Dorzucam do puli 4000 i słucham Państwa. Niebiescy 6000. Niebiescy 6000. Sprzedam. Ksenia Boże. Strolowałaś, Ksenia. 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 Dobra, spokojnie, bo jak kupili niebiescy, to będzie popieprzone pytanie. Także easy. Ksenia win. Trzeba powiedzieć, że refleksem wykazał się pan Mariusz, no, który zablokował mistrzów. Natomiast pani Kseniu, co z refleksem? Ja się przestraszyłam trochę tych kulinarii. Już nas raz pogrzebały. A musiałabym iść wabank. No, można było. No. Bo gdybyście pierwsi krzyknęli wabank, to no, byłaby szansa na zwycięstwo. Mm-hmm. A w ten sposób tę pani chwilę zastanowienia wykorzystał świetnie pan Mariusz. No niebiescy są mocni, nie mają duży potencjał. Niebiescy odpowiedzą prawidłowo, będą na trzymanie się mistrzostwa długo. 800 zł. A mają 15k uda, dobrego skilla. Zostanie dalej nasza stara drużyna mistrzów. Takie będzie. Oto pytanie. Gacy. Jaką nazwę pochodzącą od nazwiska uczonego nosi angielska grochówka z ziemniakami i ryżem. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Boże, nie wiem, jakie pytania mają. Ja Malenia dał na golibordę 5 zł. Dziękuję. Dawaj na ring, dziadek, ja już rozgrzana. Powiedz, że... Dlaczego? Ty wiesz? Zara będę. Tak. I to będziemy brać, bo on czas minie, nie da podpowiedzi. Muszę najpierw dojść. Proszę bardzo. Podpowiedź kupię, będę wiedzieć. Propozycje mamy... Wszystko, powiem, że wszystko. Coś zostało. Ale wtedy bardzo przyznacie, panowie, tanio sprzedałem podpowiedź, żebyście mogli dostać, że... 3600 na 100%, no. Kwotę, albo 3. Ale suma też, która nam została, była minimalna. Tak? No tak, to ale w puli mamy 10200. Ale 400 już. 600 zł. 600. Po co, jak oni trolują? Nie, myślę, że on powie 3200, żeby po stówce do domu mieli.
zostało troszkę. 3600. A, wszystko. Wszystko, co nam mamy? 2000. Katarguj, żeś. 1500, przynajmniej połowa, żeby nam została. To już nie chodzi o to, ale żebyśmy nie wyszli z pustymi rękoma. Z tym ogórkiem. Z tym ogórkiem. No ale macie, panowie, szansę wygrać cały program. To, a jak przegramy, to nie zostanie nam nic. A będzie 25% macie ciorną. Nawet gdyby się wam z niczym nie kojarzyło. 1600, żeby 2000 zostały chociaż na osłodę. Po 500 zł na głowę, czego? To będzie uczciwe. A nam zarabiają na to na perytuniej. Na podróż, żeby się koledze zwróciło rozbić. No ale dobra zabawa zostanie. I czarna skrzynia. Taka, kapic, no. Ale co by nie było? Tak, i ty. 1700. 2000. Ale zbili. Nie targujmy się. Dobrze. To nie targujemy. Tak ładnie zbili. W puli 10200. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 11 800 zł. Jeżeli się pomylą, będą mieli tylko 1600 i wtedy... Ja myślę, że oni wpieprzą i Ksenia Ewrz. Oto cztery warianty odpowiedzi. Zupa gordońska, zupa johnsońska, ja zupa romfordzka, zupa smithsońska. Jakie ścierwo pytanie i te podpowiedzi. Co to jest kapelusz? Dla mnie rumsowska. Jacek, ty masz wyczucie odpowiedzi. Ryzyk fizyk. Ale oni mieli trudne pytania, ci niebiescy. Jezus Maria. To mi się kojarzy, to jest rumsowska. Mi się coś kojarzy, mi się nic nie kojarzy. To by się kojarzy, czy to jest pana Pałyska? W ogóle mi się nic nie kojarzy. Ty? Tak? Jakaś intuicja jest? Wiadomo, Jasper Radość, no raczej to. Macie takie skojarzenie, czy tylko tak, no tak. No tak. Kolega Jacek strzeli, może się trafi. Może znowu. Gotuje pan, tak, czy nie? Próbujemy odpowiedzieć. Proszę. To raczej żonie. Aczkolwiek kiedyś zdarzało się. Stawiamy. Sądzimy, że może to być zupa rumfordzka. W każdym razie ta nazwa, cokolwiek... Ekitka coś pogryzła. Mówi, a inne nie. Jaka jest odpowiedź? Zupa rumfordzka, naszym zdaniem. Chyba dobrze. Nazwa tej zupy pochodzi od nazwiska uczonego. Benjamina Thompsona Rumforda. Tak jest! Ja pierdzielę, ale farciarze. Ale no takie mieli porypane pytania, że im się należy w sumie. No takie popieprzone pytania mieli wszystkie. Oni chyba nie mieli łatwego pytania. Ksenia Sad. Doskonała odpowiedź, znakomita gra. Owo Sad. Tak więc 10 200 zł trafia na konto drużyny niebieskiej. Tak, Rukasz, bawić. Zasadnych mistrzów za dzisiejszy program. Oj. Zarobiliście 5 700 zł. W sumie w dwóch programach 15 700 zł. I ej, jutro nowy odcinek, nie? Natomiast my już wiemy, że pocieszyłbyś panią Ksenię? Nową drużynę mistrzów. Dzisiaj pani Ksenia ma 40 lat dziś. Napisz do niej. I macie szansę na kolejne wygrane. Ona jest na grupie, co dziś na obiad na Facebooku. Stawiała wczoraj zdjęcie kopytek. Sprawa czarnej skrzyni. Czy pamiętacie, panowie, za ile ją kupiliście? 3000 z groszami. 3300. 300 chyba. Bardzo 300, dużo, tak? Dużo to było. 3300? Bodaj. A co jest w czarnej zaraz skrzyni? Zobaczę tego streama. Ogórek. 4000. Prorocy czy coś? Ogórek. Ogórek! Ogórek za 6K. W sensie dla Polsatu 6K. Jasper Radość. Cena się cieszy i nic. A więc to był najdroższy ogórek na świecie za 3300 zł. Panowie teraz jedzą, ciekawe jak smakuje. My zapraszamy państwa. Aha, brzydzi się, nie? Niezły kolega. Wyślijcie SMS pod numer. Ogóra dla kolegi nie zje. Na was czekają wygrane. A w treści piszcie imię i nazwisko. Aha, Krokasie, no. Ja to samo dzisiaj. Fajny odcinek, ale to pytania były absurdalne, w dupę. Nie wiem, czy nie najtrudniejsze z... od dawna pytania. No takie porypane pytanie, że... Słyszę strzek! Szef! Słyszę strzeki, słyszę strzek! Szef!
Słyszę skrzaki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzaki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę